Co można powiedzieć o Zbyszku? Sympatyczny koleś. Na pewno nie ujawnił się szybko, bo na początku był dosyć cichy. Powiedzmy, że trochę zamknięty w sobie, ale jak się rozruszał. Na pewno drukarkami 3D się nie interesował od razu, tylko na początku akwarystyką, ale potem tam jakoś to wyszło, zaczął z nami rozmawiać o tym, no i zbudował swoją pierwszą drukarkę 3D. Tam mówił, że sprowadza części z Chin. Jednym z zadań szkoły uważam, że jest rozbudzanie u uczniów pasji, a także wspomaganie ich w rozwijaniu tych właśnie pasji. Bawię się elektroniką i potrzebne były często elementy, których normalnie bym nie mógł kupić. A zamawiać od firm zewnętrznych, żeby mi wydrukowały, no to były koszty takie, że już taniej było zbudować tę drukarkę samemu. Drukarka, która stoi przede mną, powstała na bazie poprzedniej drukarki. Wszystkie elementy, które są pomarańczowe, tutaj zostały wydrukowane na niej. Jest zbudowana jako klon oryginalnej drukarki Prusa, na którą sobie no, nie mogę pozwolić, bo jest zbyt droga, a to jest takie rozwiązanie budżetowe. On jest tak skromnym uczniem, że nic nie wiedziałam o tym, tak, wcześniej. Tylko nauczyciele od przedmiotów zawodowych byli poinformowani, tak, i oni ewentualnie się tym interesowali. No, można być dumnym, tak, z takiego ucznia. Natomiast on siedzi tak cicho, jest tak skromny i zamknięty w sobie, że no, mówię, ja będąc wychowawcą drugi rok, nic nie wiedziałam o tym. Wszystkie łożyska, które w niej są, poza jednym, które jest tutaj, są wydrukowane przez nie plastikowe, przez co drukarka jest cichsza sporo. Przy poprzedniej nie dało się wytrzymać w pokoju, jak drukowała. Tak samo tutaj, te mocowania wszystkie są popoprawiane, bo oryginalnie wychodziły do góry sobie pręty. Można na niego liczyć, zawsze pomoże. Nawet parę razy skorzystałem z jego usług, tego drukowania 3D. Tam potrzebowałem opakowania na różne tam rzeczy. Jest sporo rozwiązań, które sam wprowadziłem i udoskonaliłem projekt, który wcześniej był. Bo nie wszystkie części odpowiadały mi pod materiały, które miałem akurat na miejscu. Sporo części musiałbym albo sprowadzać, albo kupować, które no, dla ucznia zwykłego są za drogie. Organizujemy różne uroczystości szkolne, gdzie mogą wtedy zaprezentować swoje pasje i tym samym zarazić swoich kolegów, koleżanki. Staramy się też ich promować w środowisku. I właśnie takim uczniem jest Zbyszek, który niewątpliwie swoją pasję rozwinął na tyle, że jesteśmy z niego bardzo, bardzo dumni. Na razie to jest głównie hobby. No. Mało kto jeszcze tak przemysłowo się tym zajmuje. Po maturze chciałbym iść na studia. Najlepiej było właśnie związane z grafiką 3D. Właśnie typowo z drukarkami, no tu już wchodzi programowanie. Właśnie dużo części programowania wykorzystuję normalnie przy drukarce i właśnie na takich studiach mógłbym zdobyć sporo większe doświadczenie i nauczyć się nowych rzeczy, których no, normalnie nie mogę poznać. No bo chciałbym prowadzić swoją własną firmę taką drukarską, zajmować się właśnie projektowaniem rzeczy dla ludzi, ale też i sprzedażą gotowych modeli drukarek dla innych, żeby inni też pogłębiali się w tej pasji. Życzyłabym Zbyszkowi na przyszłość sukcesów, tak, w tej dziedzinie, w której jest dobry, żeby mu się powiodło. Życzę mu, żeby ta pasja dała mu szczęśliwe życie. Thank you.